wykonana podczas hamowania walca praca jest równa ubytkowi jego energii kinetycznej, ruchu obrotowego. Która jest równa? Energia kinetyczna końcowa 0 minus energia kinetyczna walca na początku i 0 omega kwadrat przez 2, czyli tyle. Podstawiamy za i 0 wzór na moment bezwładności walca pełnego, masz go z lewej strony ekranu, a za omega 2 pi f0, częstotliwość f0 znamy. Dwójkę z licznika opuszczamy w dół, mamy czwórkę, a masę przedstawiamy jako stosunek ciężaru do przyspieszenia grawitacyjnego i r kwadrat. No i podnosimy 2 pi f0 do kwadratu, czyli 4 pi kwadrat f0 kwadrat. Czwórki upraszczamy, zostaje nam taki wzór. Podstawiamy dane i znajdujemy, że wykonana praca, czyli ubytek energii kinetycznej walca, był równy około minus 986 joule.